Dobry wieczór, Wojtek, bloger z Salonu 24, znany jako Kejow i redaktor Wojciech Sumliński. Wstawialiśmy się na salonie za uwolnieniem i pomocą redaktorowi Sumlińskiemu, który był w ciężkich chwilach życiowych, oraz jego rodzinie. Proszę opowiedzieć kilka słów blogerom na Salonie 24. Jak było? Czy będzie lepiej? I ogólnie. No jak powszechnie wiadomo, bo jest to wiedza powszechna, 13 maja ubiegłego roku pod pozorem tak zwanej płatnej protekcji funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszli do mojego mieszkania. Od tego momentu zaczęło się niszczenie mojego życia, które trwało wiele miesięcy, w jakiejś mierze trwa do dziś dnia. Żeby opowiedzieć tę historię, nie wiem, czy wystarczyłoby jednej nocy. Jest to historia, która nie ma końca, której pokłosiem jest ostatnia afera podsłuchowa, której współofiarami padli koledzy dziennikarze, którzy w najtrudniejszym mojego życia się za mną stawili. Korzystając tutaj z tej okazji, chciałem bardzo gorąco podziękować kolegom, a także osobom, których nigdy w życiu nie dane mi było poznać, za okazane wsparcie, za okazaną pomoc, za okazane deklaracje. W tym najtrudniejszym momencie mojego życia czasami trudno coś wyrazić słowami i to jest właśnie ten moment, gdy trudno jest mi wyrazić słowami olbrzymią wdzięczność, którą czuję dla tych wszystkich kolegów, a także dla tych osób, których nie znam z Salonu 24, które w tym szczególnie trudnym momencie dla mnie, dla całej mojej rodziny okazały mi zaufanie i wsparcie. Z całego serca raz jeszcze dziękuję. W imieniu blogerów Salonu 24 dziękuję i sądzimy, że będziemy panu towarzyszyć na dalszym etapie sprawy, aż do jej rozstrzygnięcia. Dziękuję. Korzystając z tej okazji, chciałem powiedzieć, że jestem przekonany, że gdy ta sprawa zostanie w pełni wyjaśniona, ci, którzy okazali mi wsparcie i zaufanie, z całą pewnością nie będą tego żałować. Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy.